I tak Ratchet rozpoczął swą przygodę w nadziei, że zostanie strażnikiem galaktyki. Dlaczego Drek musiał zleć? Mam cię na podglądzie. Zbliżają się kolejni przeciwnicy. Desantowiec tu leci. Dobra, Grim, jest czysto. Możesz otworzyć? Ratchet, co tu do jasnej zoni właśnie wybuchło? Przepraszam, Grim. Przygotuj moje narzędzia. Znalazłem na pustyni coś, do czego muszę zajrzeć. Interesujące. Cóż to za fabryka? Co? Zwykły warsztat. Mieszkam tu od małego. Ten Lombax ma za nic. Jest tu Czekaj, to rarytanium? Może powinniśmy ulepszyć uzbrojenie. Uważaj! Ratchet skakał! I skakał! I skakał! Serio? Po co biega z tym skakaniem? Mam je! Brać go! Przeklęci Blargowie zakłócili łączność. Kto nas teraz uratuje? Wygląda na to, że to chyba najszybsza droga na dół. Spróbujmy! Rewelacja! To co, jeszcze raz? Uwaga, mieszkańcy! Być może zauważyliście, że trwa u nas taka kameralna inwazja. Cały czas próbujemy się kontaktować z wargami, by rozwiązać problem. Ale dopóki nie odbiorą telefonu, sugeruję, byście zostali w domach. Być może zauważyliście, że trwa u nas taka kameralna inwazja. Cały czas próbujemy się kontaktować z Blargami, by rozwiązać problem. Ale dopóki nie odbiorą telefonu, sugeruję, byście zostali... Zdaje się, że Skid McMarks ma kłopoty. Trzeba lecieć na Aridię. Dobrze, ale najpierw trzeba naprawić nasz statek. Udało ci się! Uratowałeś sektor, przyjacielu! Wpadnij do mnie, to nareperuję ci ten statek! Spóźniliśmy się. Inwazja się zaczęła. Sprawdź kanały ratunkowe. Musimy wiedzieć, co się dzieje na dole. Uwaga, wszystkie jednostki! Hala Herosów jest atakowana! Statki nieprzyjaciela znajdują się w centrum Aliro City. Strażnicy Galaktyki są pod silnym ostrzałem w Hali Herosów. Leci tam blargiański transporter. Zaraz się tam będzie roić od robotów bojowych. Musimy pomóc Strażnikom Galaktyki. Aktywuję system uzbrojenia. Uzbrojenie gotowe. Możesz zaatakować transport. Transport!
zniszczony! Kolejny transporter zniszczony! Dobrze! Jednego mniej! I tak! Mamy dobrą passę! Został jeden statek! Niedaleko powinny być jakieś roboty bojowe. Możesz je podnosić i kierować w stronę okrętu. Włączamy magnetron! Wszystkie zasoby wykorzystane. Nie uniesiemy więcej robotów. Puszczamy! No i bum! O rany! To było niesamowite! Brawo, Ratchet! Haha! Ja to mam szczęście! Powtórzmy to! Okręt zniszczony! Udało się! Brawo, kimkolwiek jesteś! Wszystkie systemy sprawne, ale powinniśmy wracać do hali Herosów. Ej, Ratchet, gdzieś się zapodział? Za kilka minut powinniśmy zacząć swoje szkolenie. Sorry, Brax. Mieliśmy z Clankiem drobne problemy ze statkiem. Ej, panowie. Wygląda na to, że w mieście wciąż są Blackowie. Musieli nam umknąć, kiedy przeczesywaliśmy teren. Brax, widzisz? Zajrzyj była do hali Herosów i sprawdź, czy nie przedarli się do środka. A tak w ogóle, to niedaleko ciebie jest przyjaciel, który może ci pomóc. Ma na imię Al. Chciałbym ci go przedstawić po szkoleniu, ale równie dobrze można to zrobić teraz. Dzięki raz jeszcze, Odszukaj go i poproś, by ulepszył Clanka. Nie weźmie ani śrubki, jak powiesz, że to dla strażników galaktyki. To ten gość od Holocard? Tak, znamy go. Stacja jest już blisko. Mieszkańcy Alero City! Tak, wiem, że kojarzy wam się z kiju. I bardzo smutnie. To jest wdaj. Prosimy zachować ostrożność. Szanowni podróżni. Stop, jest! Chodź, złapiemy pociąg. Chodź, Clank. Pokrzyżujmy im plany. Ups, mam nadzieję, że nie był drogi. Wow, zwierzątka na pokładzie. Kolejni Blargowie. Oni mają czujnik zbliżeniowy. Wybuchną, jak dotrą do hali Herosów. Aha, no to czas na wcześniejszą wysiadkę. Zapewne pękasz teraz z dumy i smutku. Pora wspiąć się na wielkie most. Będziesz skakać po platformach. Miej się jednak na baczności. Platformy będą zmieniać pozycję. Gratulacje! Udało ci się zdobyć wieżę mocy. Udaj się do głównej platformy po swoją nagrodę, strażniku. Ostatni kadet, który zaszedł tak daleko, został nikim. Widzę, że ukończyłeś moją ścieżkę zdrowia, ale ty mnie inspirujesz. Spotkajmy się przed halą Herosów. Mam dla ciebie zadanie. Chętnie bym cię odprowadził. Pilne spotkanie. Się na pokład statku! Do wszystkich blargów! Łapcie za broń i odpuśćcie!
Pokonaliśmy Destructo Bestię i poznaliśmy plany Drake'a. Naprawdę? Ale to nie... Myślę, że strażnikom przydałyby się plecaki odrzutowe. Może upolujemy jedną sztukę na Gaspar. O, zawsze chciałbym mieć coś takiego. Zdobądź jeden egzemplarz, to Elaris zbuduje je dla strażników. Mniejszym zlecam ci misję, pozyskanie plecaka odrzutowego. Kapitan Quark chce być jak ptak. Przyszłe klienci. Mówisz, ekipa sportowej mety Skida McMarksa. Docenia twój entuzjazm. Wkraczasz na zamknięty obszar. O nie! Przysłali posiłki! Uwaga, przyszły kliencie. Doceniamy twoje zainteresowanie ofertą sportowej mety Skida McMarksa. Ale jeśli nie opuścisz tego miejsca, będziemy zmuszeni przysłać roboty. Miłego dnia. Czujniki wskazują dziwną sygnaturę energetyczną przy celach harpuna. To chyba jakiś gadżet z zakładu. Wow! Ocaliliśmy celebrytę! Chciałbym zobaczyć samolot, da się coś załatwić. Nefarius nieźle się tu urządził. Nie żartowałeś. Rozejrzyjmy się. Widzę, że mamy gości. Toż to narybek galaktycznych załaczników. Mam nadzieję, że podoba się wam u mnie. Bo nigdy stąd nie wyjdziecie. Hej! Obrzydliwe. Masz jeden? Dobrze. Oj, ohyda. Dzięki plecakowi odrzutowemu Ratchet stał się podniebnym liczem miliardów planet. No i szybciej docierał do pracy. Czy plecaka odrzutowego też lecieć na... Największym wyzwaniem, przed jakim w życiu stanąłem, było wypowiedzenie słowa telepatornica 10 razy z rzędu. Po prostu niewykonalne. Telepatornica, 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 telepatornica. Widzisz? Wygląda na to, że znalazłeś jedną z moich pułapek. Musisz uwolnić telepatornicę. Z tym zabezpieczeniem należało wcisnąć wszystkie trzy przyciski. Ratchet znalazł ślizgo buty w tym jakże nieoczekiwanym miejscu. Włożywszy ślizgo buty, Ratchet wskoczył na szynę.
Kowal. Wszechlatan. Przepraszam, nie pozwolę ci się ścigać bez deskolotki. Mamy towarzystwo. Dobrze was widzieć. Chodźcie, pomożecie mi oczyścić miasto. Ratchet, a ty dokąd? Musimy uruchomić działo obronne. Sorki, wiesz, ja tylko... w sumie to nie wiem, co ja właściwie robiłem. Działo obronne Gwiazdotron w gotowości. Zestrzelimy te statki jeden po drugim. Otwórz ogień, jak tylko działo się naładuje. Widziałeś to? Nie, ale gratuluję. Fox, Gwiazdotron. W naszą stronę leci pocisk. Trafienie potwierdzone. Fox, Gwiazdotron. Jeszcze raz! Dobrze, masz oko. Moc Gwiazdotronu 25%. Działo jest gotowe! Strzelaj! Dobra robota, młody! Wycofują się! Udało się! Drek ma za swoje. Ze strażnikami galaktyki się nie zadziera. Yeah! Woohoo! Musimy wracać na statek. Udało ci się, młody! Spływają doniesienia, że flota Dreka jest w odwrocie. Elaris, potwierdź. Potwierdzam, Brax. Wszystkie statki bojowe zawróciły w kierunku Quartu. Spisaliście się na medal. To prawda. Żałuję, że mnie tam nie było. Chciałem, bo duchem wam towarzyszyłem. Spotkajmy się i lećmy za Blargami na Quartu. Przyjąłem, kapitanie. Zobaczenia wkrótce. Ratchet do strażników. Wylądowałem na Quartu, ale nie mam paliwa do plecaka. Brax i ja kierujemy się do kompleksu. Rozdzielimy się, utrzymując łączność. Powodzenia! Zakłady Dreka są tuż, tuż. Dalej, chodźmy. Za mną. Wróg przed nami. Osłaniam cię. Ostrożnie. Do ataku! Thank you.
czy ten plan jest... durny? Ej, Quark na pewno wie, co robi. Wiktor! Strażnicy Galaktyki wparowali na naszą imprezę. Bądź tak dobry i przywitaj ich ciepło. Z przyjemnością, prezesie. To niszczyciel Wiktor... się nie wywiniesz! Wiktor von Ion dostał się na pokład Feniksa. Musimy opuścić mostek. Pożar szybko się rozprzestrzenia! Mam pomysł. Zdołasz uzyskać dostęp do systemu gaśniczego statku? Tak, ale nie będzie łatwo. Rdzeń zasilający został uszkodzony, więc musiałam przekierować całą moc na główne systemy. Można uruchomić generator zapasowy, ale trzeba to zrobić ręcznie. Jak mam się dostać do generatora? Tam! Wejdź do środka! Jestem w sekcji inżynieryjnej. Żeby przywrócić zasilanie, musisz włączyć dwa zapasowe generatory. Tyle, że te generatory potrzebują dodatkowej energii, żeby zaskoczyć. Zajmiesz się tym? Zajmę się tym. Jest w sekcji inżynieryjnej, ale panel od drzwi się usmażył. Daj mi chwilkę, to go naprawię. Pośpiesz się. Pełna moc. Wspaniale! Pompy działają! Łącznik systemu gaśniczego jest w części rufowej. Leć tam szybko! Zgniotę cię! Potnę na żyletki! Działa! Znalazłem wejście do deplanetyzatora. Przyjęłam. Uważaj na siebie. Dobry strzał, Kora! Tak trzymaj! Dobra! To ten Lombax! Włączcie alarm! No, no! Są prostsze sposoby na to, by dostać się na pokład deplanetyzatora. Szkoda, że odwiedziny będą takie krótkie. Strażnicy, odbiór! Jesteśmy w rdzeniu. Zmierzamy w kierunku stabilizatora grawitacyjnego. Spróbujemy go wyłączyć. Przyjąłem, Ratchet. Magnetrony gotowe. Jesteśmy na pozycji. Czekamy na sygnał. Jasne! Jesteś z siebie dumny? Strzeliłeś to bohatera, gdy miał zamknięcia. Jeden Gruvitron. Na mój koszt. Kapitanie, proszę się opanować. Doktor Nefarius chce zniszczyć cały system. Koniec rozmowy! Zniszczyłeś mi życie! Przygotuj, kapu-kap! Spójrz na siebie! Pracujesz z największymi złoczyńcami galaktyki! Zabrnąłem zbyt głęboko! Muszę trafić. Muszę cię zniszczyć i mieć to za sobą, żeby mieszkańcy Solany znów mnie kochali! Jak już je zniszczę, pomogę wszystkim znaleźć nowe, lepsze domy! Znów będę bohaterem! Galaktyka nie zdzierży tak bezbędnej głupoty! Bym pogawędził, ale mamy gniazdę do zniszczenia! Laris, mamy problem! Nefariusowi odbiło! Chcę zniszczyć gwiazdę! Ratchet, musisz go powstrzymać! Jeśli ta gwiazda eksploduje, będzie po Umbris! I po nas! Szkoda, że nie widziałeś miny Drake'a! Ograłem go jak nowariańskie dziecko i zmieniłem go w owce! Oddaj
się, lombacie! Nie wygrasz! Przestań mnie gonić! Dlaczego nie chcesz? Coś pięknego! Sztuczne, supernowe! Wpadłem na ten pomysł! Czyż może być lepsza forma zemsty na strażnikach galaktyki niż zniszczenie galaktyki, której strzegą? Nie! Muszę się zemścić! Jestem niepokonany! Planetyzator wchodzi na orbitę Umbris. Chodźmy!